Witam, jest ze mną pan Sławomir Cypel, organizator amatorskiej ligi MMA. Dzisiaj odbyła się 52. edycja w Sochaczewie. Czy mógłby pan podsumować zawody? Z racji takiej, a nie innej pogody mieliśmy bardzo kameralne zawody. Mieliśmy tam 100 bodajże 5 czy 10 zawodników, dzięki czemu prowadziliśmy walki na trzech polach. Całe zawody ogarnęliśmy, jak widać, 5,5 godziny. Bez jak zwykle presji czasowej, nie musieliśmy poganiać zawodników, więc niespiesznie, robiąc całe zawody, dotarliśmy do finału. Ja jestem zadowolony, jeden na wyglądająco na poważną kontuzję, bo zawodnika zabrana była karetka z rekateradom. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ma tylko naciągnięty mięsień, staw w całości, więc super. Z mojego punktu widzenia najistotniejsze jest, żeby zawodnicy, którzy wracają do domu, mogą mieć zszarganą dumę, miłość własną, ale żeby nie było obrażeń. Tutaj ustrzegliśmy się jakichkolwiek poważniejszych urazów. Plusy, minusy organizowania takich zawodów we własnym mieście? Ja mam same plusy. Tutaj jesteśmy sprawdzoną marką. MMA cieszy się dobrą prasą. Mam akceptację od władz, mam przychylność mediów. Bardzo istotne jest to ze względu na nagłośnienie imprezy. Mam za darmo salę. Poza tym mam 5 minut samochodem do obiektu, w którym robię zawody, więc same plusy. Startowali od pana z klubu zawodnicy? Tak, startowali, jestem bardzo zadowolony. Jedno, teraz 2 złota, 2 srebra, jednemu nie poszło, więc fajnie. Z grafików zawodów na ten rok wykluczony został Wrocław i chyba tam kierunki pomorskie, bo w zeszłym roku były. Dlaczego? To nie tak. Wrocław nie został wykluczony, tylko został przeniesiony. Wrocław będzie najprawdopodobniej weekend majowy. Czekam na potwierdzenie obiektu, bo tam był problem z obiektem. Jakiś remont się wydał czy coś i wylecieliśmy po prostu z obiektu. A z racji tego, że Alma we Wrocławiu cieszy się bardzo dużą frekwencją, to musimy mieć odpowiedni licujący do tego obiekt. Ten w tym kompleksie olimpijskim, z którego korzystaliśmy, właśnie był w remoncie. Siłą rzeczy będziemy mogli zrobić dopiero w maju, więc Wrocław jest. Jeśli chodzi o imprezy na Pomorzu, zapina je Arachion. W związku z powyższym pan Derlecz, pan Bońkowski jeszcze się nie określili co do terminów, ale te imprezy tam będą. Będą. Pan zorganizował już 52 takie imprezy. Nie, dokładnie to 50, bo dwie pierwsze robił pan Mirosław Okniński w Warszawie. Od trzeciej robię ja. Rozumiem. Jak pan ocenia sytuację? Popularność MMA wzrasta z każdą galą? Imprezą? Z każdą galą, z każdą imprezą wygląda to następująco. Zawody są... cieszą się niesłabnącą popularnością. Przykład, 4-5 lat temu było dosłownie 4-5 zawodów w roku, które skupiało około 200 zawodników. W chwili obecnej mamy około, no tak jak mieliśmy tam 20 zawodów w ubiegłym roku i na każdym było minimum 100 do 250 zawodników. Więc prosta matematyka, jaki udział czynnika ludzkiego był kiedyś, jaki jest teraz. Rośnie to lawinowo matematycznie. W chwili obecnej większą, wykluczając wakacje, gdzie jest jedna impreza, to jak zliczymy większość weekendów, odliczając od nich święta, to większość jest zajęta zawodami. Poziom sportowy dzisiaj? Jak zwykle, full kontakt na dobrym poziomie, naprawdę chłopcy, którzy startują, tu nie ma ludzi z przypadku, w full kontakcie są konkreciarze. Jest miło na to popatrzeć. Jeśli chodzi o pierwszy krok, miło jest popatrzeć na sponton niektórych zawodników i dużo serca, czasami mało techniki. Reszta zmiennie, z juniorami czasami lepiej, czasami gorzej. OFS też wyrównany dobry poziom. Dziewczyny tutaj też startują. Tak, no właśnie ode mnie startowały też dwie. Powiedziałbym, że jak na razie to jeszcze daleka przed nami droga do naszych mistrzeń typu czempionka z Gracie Barra. Mamy dziewczyny, które chcą. Może na razie trzeba jeszcze podciągnąć technikę, ale będzie z nich pociecha. W takim razie zapraszamy na następne zawody w Rzeszowie, tak? 4-2 lutego? Nie. Z Rzeszów wypad jest przesunięty. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rzeszów jest przeniesiony na późniejszy termin. Teraz najbliższe zawody 15 lutego w Łodzi. W takim razie ja dziękuję i życzę sobie takich profesjonalnych gal amatorskich z pana strony. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.